Cześć wszystkim, znowu płynę 7, a to dalszy ciąg Arkanum. Dobra, wejdźmy do tej świątyni z powrotem i porozmawiajmy z tym kościotrupem. Może nawet poznamy jego imię. W końcu zanim stał się kościotrupem, zapewne miał jakieś imię. Tak przynajmniej myślę. Dobra, gdzie on to był? Chyba tędy, tak. No to za mną, moja dzielna drużyno. Witaj, panie zwietrzały. Co się wtedy stanie? Nie wiem, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. No tak, okej, okay. No to chyba trzeba zrobić tak i tak. Człowiek szlachcic. Nie wygląda jak szlachcic. Pewnie powinien mieć jakąś bardziej okazały strój, ale okej. Okay. Yes. My flesh is restored. I'd forgotten the pleasures, the feelings, the rush of blood running through my veins. It's ecstasy. Ktoś ty? Me? I'm Taurian Kell, warlord in the Grey Legions of the Darian Ka. How many years has it been? All of this and you, so unfamiliar. Ta, Szare Legiony Darian Ka, już gdzieś słyszeliśmy tą nazwę. Nie mam pojęcia, ile lat znajdowałeś się w takim stanie? I don't know. I was a warrior, raised from the grave to serve in the undead legions of the Darian Ka. We fought a great battle with the... What was it? So many years ago, and I am all that is left. Alone. So alone. Chyba walczyliście tą bitwę z ręką molchańską. A jeżeli dobrze pamiętam. Okej, dobra. Taurianie Kell, krąży mi po głowie tyle pytań, że chciałbyś udzielić mi na nie odpowiedzi? Forgive me. I owe you a debt of gratitude. What question did you have? W sumie znam parę pytań, znalazłbyś dla mnie chwilę czasu. Of course. Mam parę pytań odnośnie Darian Ka. What would you like to know about the Darian Ka? Kim byli? The Darian Ka was the ancient order of the dead, formed by the disciples of the great necromancer Kurgan in the years following his banishment. They were a secret society, unknown for years, who practiced the arts of dark necromancy. Dlaczego pozostali w ukryciu? Czym dokładnie się zajmowali? Perhaps things are different now, but the practice of the dark necromantic arts was forbidden for many years. The Darian Ka lived among the shadows for centuries, wielding their dark magics behind locked doors, uncovering the secrets of the spirit worlds, soul poisons, the raising of the undead, speaking with spirits beyond the grave. Nie brzmi zbyt mile. I co się z nimi stało? There was a great schism in the order. Within the Darian Ka were an order of assassins. They were called the Malokian Hand. And for centuries, they were the silent weapon of the Darian Ka, a deadly defense against the world and its prejudices. But one day, the Hand turned against the Order, and there was war between them. No i co było przyczyną schizmy? I never knew what happened to cause that rift, but because of it, the Grey Legions were raised. Ale my wiemy. To był honor. Ręka molchańska miała honor. A wy nie. Czym były owe szare legiony? The Grey Legions were a great army of the undead, raised by the Darian Ka as protection against the Malokian Hand. Our sole purpose was to eradicate all traces of the Hand, so that the order could continue. Wspomniałeś coś o ogromnej bitwie. 10,000 strong we were, fearless and of one mind, standing upon that battlefield. The darkened sky reflected in our black, burnished dread armor. The stamping cavalry on their shadow stallions behind the endless rows of the stone-faced pikemen. It was cold, but we had no breath. The air was so still. A co z ręką? The hand. Yes, the hand. The hand were the greatest warriors of their time. Quick, deadly, precise. They stood across from us,
on the opposite ridge, lightly armored, faces masked, their archers armed with elven great bows almost as tall as they were. And fire, stranger. So much fire. Łuki chyba nie są najlepszą bronią na szkielety. No chyba, że używali jakichś płonących strzał, tak jak mówię. A Skype. Poczekajcie chwilę. Okej. Okay. To się wytnie. Staliście się razem w bitwie? Oh yes. There was a battle the likes of which Arcanum had never seen, perhaps will never see again. The hand threw themselves against us. We, without death, time and time again. They severed the arm that held the sword, burned the body which held the arm, destroyed the souls within those bodies. The hand, you see, were themselves not unlearned in the ways of magic. Chyba to jest złe tłumaczenie. Were not unlearned. To chyba chodziło, że nie byli nieobeznani. Ja, dobra, zresztą. I taki był kres szarych legionów? Yes. The Grey Legions fell on that day, but so did many of the Molochian Hand. A few soldiers from both armies stumbled off the battlefield and were lost to history. The Darian Kaa were never heard from again. Mówiąc o sobie, stwierdziłeś, że jesteś ostatni. Co miałeś przez to na myśli? As I said, there were a few Grey Legionnaires who survived. Because we were undead, we walked Arcanum for centuries, trying to stay hidden from the eyes of man. But the flesh, even the flesh of the undead, cannot last forever. Little by little, year by year, our earthly shells decayed. To dlatego jeszcze przed chwilą byłeś szkieletem. Yes, and I was fortunate. You see the piles of dust scattered here and there. Those are the last remains of my companions, dead, but not dead. You see, their souls are still trapped here on this plane, forever tied to their earthly remains. A curse. A cruel, cruel curse. Nie da się temu zaradzić? There is nothing I can do. The dragon's blood pool can restore the flesh, but even it has its limits. Nothing will ever raise my comrades from the dust. They will live on, without voice, without dreams, without vision. Co teraz zamierzasz zrobić, Torianie? Now? I don't know. I don't belong here. It seems nothing like the world that I remember. All I know is war and death. Even after all these centuries, I still feel the bloodlust, the need for battle. But mostly, I wish to free my remaining companions, as I have been freed. Perhaps I will try to find the means to do so. Ta, moglibyśmy go przyłączyć do drużyny, ale on mimo wszystko nie jest dobrą postacią. Ma negatywny charakter, a poza tym chyba z Magnusem by się kłócił. Ta, Magnus chyba nie najbardziej lubi szarych legionów i innych nieumarłych rzeczy. Więc... Powodzenia, Torianie Kell. Ja już sobie pójdę. Ciekawa historia. Jedynego całego legionisty z szarego legionu. Trochę więcej dowiedzieliśmy się. A tym wszystkim. Więc teraz możemy ruszać dalej. Miałem iść do Drenholmu, ale mamy sporo szmateksu w naszych ograniczonych pojemnościowo plecakach. Więc przejdziemy się do Tarantu. Zidentyfikujemy wszystkie rzeczy, posprzedajemy, ponaprawiamy się. Pewnie zajmie mi to cały odcinek. Ale potem pójdziemy do Drenholmu. I wtedy się będą działy ciekawe rzeczy. Poczekajmy do rana. Nie lubię, jak nie ma muzyki w mieście. Tak lepiej. Niestety pani od identyfikacji jest całkiem daleko. Więc może włączę mapę. Tak, pewnie za chwilę ktoś mi zagrodzi drogę. Tak, zagrodzi drogę. Mm-hmm.
idziemy. Już jesteśmy blisko. Będę musiał pewnie parę razy wymieniać się z ludźmi ekwipunkiem. Wow, po co mi dalej ta smocza krew? Zaraz się jej pozbędę może. Witam, pani. To już wiem, co to jest. Zaraz się tego będę musiał tego pozbyć. Dobra. Zdecydowanie potrzebuję więcej miejsca na kwipunek. Co ty krótki łuk wziąłeś, Virgilu? Niezidentyfikowana tarcza. Dużo rzeczy. Dobra. Potrzymaj to. Tak, wiem, że zaraz tego będziesz używał. Dam mu dużo moich zapasów. Potem je odbiorę z powrotem. Ponieważ NPC-om nie można dawać zapasów. Nie, to nie jest rzecz, która powinna się im dawać. Zużyją jej przy pierwszej nadarzającej się okazji. W sumie dziwię się, że już nie zaczął ich zużywać. Nie wiem, na Magnusie czy na kimś. No dobra. Zrobię tyle miejsca, ile się da. I zaczniemy identyfikację. Nie chcę segregować ekwipunku, bo to by pomieszało Virgila wszystko. Dobra. Nie, to już wiem, co to jest. Tarczę oddaj. Dzięki. Tu. I tu. Dobra, buławę. No i zbroja też się gdzieś powinna zmieścić. Albo i nie. Albo i tak. Ja bym się pobawił trochę więcej w tego Tetrisa. Ale dobra. Zidentyfikujmy to na razie. Tajemniczy płaszcz podróżnika. Wow, wow. To wygląda bardzo ciekawie. Niezidentyfikowana tarcza. O, chłodna tarcza. O, ZM 95%. Okej, to już wiemy, co to jest. ZM minus 95%. Co to może oznaczać? Zmęczenie minus 95%? No cóż, ma dużo odporności. Siła, zręczność, siła woli minus 3. To nie jest zbyt fajne. I zmęczenie minus 95%. Czy to oznacza, że będę miał 95%? Tak, to dokładnie to oznacza. Brzydka tarcza. Natomiast to, szata, bardzo fajnie wygląda. KP plus 20, prona magiczna plus 20, odporność na truciznę, odporność na ogień. Chyba nie odporność, nie ma... O, na odporność na obrażenia również ma. To jest bardzo fajny upgrade. W sumie, o ile się nie mylę, to chyba jest najlepsza szata w grze. Dobra, zobaczmy, ile nam podskoczy. O, 10 podskoczy nam KP, to bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. No i dobra, Virgil. Potrzymasz to. Woli to od tej głupiej zbroi, Elfi. To też możesz potrzymać. Ale tego nie chcesz. Ta wolisz swój młot piekielny. To może... Riven, ty chcesz tą buławę. Nie, no już ma jakąś zidentyfikowaną buławę. No, za chwilą się zajmiemy. Mnóstwo krótkich łuków pozbierali. Je zaraz też posprzedajemy. Ty, Smithy, tobie trzeba naprawić zbroję. Dobra. Zróbmy miejsce na tą upiorną zbroję. Jakakolwiek ona by nie była. No to jest zwykła upiorna zbroja. Całkiem ma spore... Całkiem spore ma dobre statystyki. Zaraz się tą przyjrzymy. Buława zdrady. Spowalnia... Spore ma obrażenia. Spowalnia zmęczenie wrogów i leczy ich. Ciekawe.
Dobra, zobaczmy, ile z tym będę miał KP. Tylko 80. Ale taki Virgil powinien mieć całkiem niezłe KP w tym. Ale kompletnie nie chcę w tym wchodzić. Komu to możemy jeszcze dać? Smithowi. A ty chcesz to nosić? A! On zechciał. Te... fajnie. A jeszcze mam te szaty niezidentyfikowane. No wiem, co one robią. Ta... ale zostawię je. Po zidentyfikowaniu woli jednak magiczne szaty. Dobra. Ta upiorna zbroja jednak jest całkiem niezła. Szkoda, że nikt nie chce w niej chodzić. Też Virgil wolisz swoje szaty. Dobra, co jeszcze mamy? O! Mam jeszcze te szaty niezidentyfikowane. I te... oraz niezidentyfikowaną małą kolczugę. Ciach, ciach. Magiczne szaty. Po prostu magiczne szaty. I mała mistyczna kolczuga. Porównywajmy to z tym, co ma teraz. Jormund. Okej. Walał tą. To znaczy, że to jest dla niego upgrade. Dobra, i te magiczne szaty. Zobaczmy. KP mają znacznie gorsze. Odporność na obrażenia mają znacznie gorsze. Ale mają sporo odporności. Ładnie wyglądają takie ornamenty i w ogóle. Ale mimo wszystko są gorsze. Zobaczmy, może Smithy będzie chciał je założyć? Nie. Znaczy, że są gorsze po prostu. Ale wiecie co, nie dużo ważą. A nasze szaty nie mają zbyt dużo punktów wytrzymałości, więc je sobie zachowam. Jako... jako na wszelki wypadek. Tą upiorną zbroję możemy dać Riven, może? Że będzie reflektowała. Raven? O, zdecydowanie będzie reflektowała. No i dobra. To pewnie może będziemy mogli sprzedać, chociaż zachowam może, wiecie co? Jako zapas. No i dobra. Mamy coś jeszcze? Chyba nie. Dobra. To możemy zacząć sprzedawać cały ten krab. Tak, zacznijmy od tego pana. Tutaj, sprzedaża z łomem. Ja już wiem, że tych przeklętych przedmiotów z pewnością nie będzie chciał kupić poza tym panem. Ta. To może by nawet ktoś chciał kupić, więc posprzedaję tylko te przeklęte przedmioty. W tym również ten hełm Virgila. Charakter minus 20. Nie, nie chcę, żeby ktokolwiek był zły w mojej drużynie. Już nie wiem, czy to jakoś negatywnie by wpłynęło na cokolwiek, ale po prostu nie. Dobra. Ta elfia kolczuga. O, i adeitowe szaty również na sprzedaż. Te krótkie łuki również. Nie wiem, czy ktokolwiek inny by chciał je kupić. A właśnie, jeszcze medaliony. Medalion urody. To w sumie mi niepotrzebne jest. Ale zachowam sobie. Ta, ty trzymaj to. Ty też potrzymaj. W sumie tak, trzymaj. To co masz? Okej. To wezmę. A to będziemy musieli naprawić. Dobra. Ciach, ciach. Ciach, ciach. No i dobra. Ruszajmy w tany kupieckie. Jeżeli tak to można nazwać. Sensacyjna roślina. Nie, dzięki.
Ja będę was zaznaczał takimi jakimiś historiami. Chyba się nie mylę, magiczny rynsztunek jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Tam, za rogiem. Kowal przedmiotów magicznych, dobra. Handlujmy. No, on też ma tą upiorną zbroję. Spoko, fajnie. W sumie ma całkiem sporo magicznych przedmiotów. A nie potrzebuję ich. Dobra. 500 monet, całkiem fajna cena. Mamy coś jeszcze do sprzedania? Dobra. Zmierzył kolczuga mógłbym sprzedać. Ale... ale zachowam. Bo tak. Dobra. To tyle. Dobra, bierzmy się za reparację. Tamten krasnolud chyba... Kowal najlepiej będzie reperował rzeczy. Nawet magiczne. Dobra, i zobaczmy. Nie potrafię na... to wielka szkoda. To wielka szkoda, no cóż. Może gdzieś znajdziemy kogoś, kto będzie potrafił to naprawić. A tymczasem ponaprawiajmy to, co jeszcze się nie zepsuło. Virgil... to trochę jest zepsute. To okej, to trochę też jest zepsute. To też trochę. Ciach, 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 ciach. Dobra, trzymajcie panowie, to z powrotem. Czy cokolwiek zepsułeś? Nie. O, bo ty zepsułeś sobie troszkę. Dobra, Jormund ma nową zbroję, więc jeszcze nie zdążył jej zepsuć. Zatem wszystko ok. Magnus, Magnus. Topór ok, ok, ok. Ok, ok. Ma sporo niepotrzebnych naszyjników, dobra. Raven sporo sobie uszkodziła zbroi. No i tą laskę też naprawimy. A to jej nową broń. Jeszcze nie zdążyła zepsuć. A buty też jej naprawimy. A ciach. 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 O, sporo pojechało po odporność maksymalnej żywotności. A cóż. Tak to działa. No i Smith, jak tam twoja broń? Wszystko ok, dobra. A kto u mnie? Okej. To można by w sumie naprawić. Ty również. Ale poza tym wszystko jest okej. Ta. Okej, trochę kasy na to poszło, ale opłaca się. Dobra. Teraz zajrzyjmy do sklepu z modą i zaczniemy sprzedawać mu tam wszystkie nabyte zdobyte pierścienie i tym podobne, które Virgil i Magnus przechowują. Nie, to nie tutaj. Chyba dalej było. Tak, tutaj. Że się ten dziwny koleś tutaj kręci. Dobra, Magnus, oddawaj wszystko, co masz. Moneta mnura. To chyba trzeba będzie sprzedać u złomiarza. Jak mówiłem, chcę sobie potrzymać po przynajmniej dwie kopie każdego
czystego. Minerału, ponieważ niektóre z nich są potrzebne do składania ofiar. A ja nigdy nie potrafię pamiętać, które. Dobra, ale to ci nie będzie potrzebne zdecydowanie. Dobra, ty masz rubiny, diamenty, szmaragdy. Więc... Virgil. Co mogę zabrać ci? Wszystkie ruiny? Gody też miał Magnus. Szafir niech zostanie. Tak, bliska Elerisynawie też niech zostanie. Miedziany pierścień. To sobie zatrzymamy. Masz też... A, szafirowy naszyjnik ma. Amulet księżniczki Ari. Zaraz to mu zabierzemy. Dobra, posprzedajmy. O, nieuszlifowanych nie chcę. 660 monet. A, i kasa mu się skończyła dosyć szybko. No dobra, posprzedajmy jeszcze to, na co go stać. Ta nieoszlifowanych nie chcę, godów też nie chcę. A, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o jego kasę. Czy jest jeszcze ktoś, komu mógłbym to posprzedawać? Może sklep wielobranżowy kupi? Chyba powinien kupić. Ta, a ty nieoszlifowane kupi. To fajnie. Ale najpierw chcę te droższe posprzedawać. Dobra. Te złotych nie chcę kupić. Ciekawe. 110 monet. Wow, nieźle. 27, 25. Tego nie chcę kupić, ciekawe. No i dobra. Coś masz ciekawego? W sumie ma całkiem sporo jakichś tam różnych... Bandaży już nie potrzebujemy. Ale dobra. To teraz dajmy jeszcze do handlarza złomem. Jemu na pewno opylimy resztę rzeczy. 415, tamten z modu oferował 660, ale ponieważ nie chcę kupić, więc posprzedaję niego tutaj resztę. No i dobra. Uwolniliśmy się od sporej ilości złomu. No i cóż. Virgil, oddawaj zapasy. No dobra, to będzie sporo klikania. A nie chcę mojego tego dawać. Zaraz by zużył przy najbliższej sposobności. Walka smoczej krwi niech sobie potrzyma. Ponieważ czemu by nie? Ciach. I dobra. To też oddaj. Jest pewien pan, który na to oczekuje. No i dobra. Zajmie mi to dłużej niż spodziewałem się, że zajmie. Jeszcze zrobimy porządek wszędzie. No i dobra. W następnym odcinku idziemy do Drenholm. No i załatwiamy tę sprawę. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie. Cześć.